Złe wiadomości dla kierowców. Od dziś wzrosną opłaty za przejazd autostradą A2 na każdym z trzech odcinków między Koninem a Nowym Tomyślem. Za przejazd samochodem osobowym zapłacimy 30 zł. To o 2 zł. więcej na każdym odcinku niż do tej pory. Tym samym za przejazd między Koninem i Nowym Tomyślem kierowcy aut osobowych zapłacą 90 zł, a nie 84 zł tak jak dotychczas. Z kolei motocykle i samochody z przyczepami muszą się liczyć z podwyżkami o 4 zł. Z większymi kosztami muszą się także liczyć kierowcy samochodów ciężarowych. Pojazdy o trzech osiach i więcej zapłacą 109 zł, a pojazdy ponadnormatywne 300 zł. Spółka Autostrada Wielkopolska podwyżki uzasadnia utrzymującą się wysoką inflacją oraz wysokimi stopami procentowymi. Od października będzie można pobrać bezpłatne projekty ekonomicznych i energooszczędnych domów o powierzchni 120, 150 i 180 m2, poinformował Resort Rozwoju. Będą one dostępne na stronie głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, dodał, że bezpłatne projekty domów do 70 m2 okazały się prawdziwym hitem. Pobrano ich prawie 62 tysiące. Przyznał, że kwestia dachu nad głową to najważniejszy problem młodych ludzi, którzy stają przed koniecznością podjęcia życiowych decyzji, na przykład o założeniu rodziny. Bezpłatne projekty domów czy finansowanie ich budowy z programu pierwsze mieszkanie z pewnością pomogą wielu młodym osobom w łatwiejszym starcie, wskazał minister. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec drugiego kwartału bieżącego roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 113 200, to 1,5% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku liczba wolnych etatów zmalała o 24,2%. Największy spadek liczby wolnych miejsc pracy w skali roku wystąpił w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. GUS podał również, że najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w regionie zachodniopomorskim. Wysoki utrzymał się także w regionach warszawskim stołecznym oraz lubuskim. Z kolei najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w regionie lubelskim. Z końcem drugiego kwartału 2023 roku wolnymi miejscami pracy dysponowało 5,8% Spośród blisko 626 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej. Pracowników poszukiwano między innymi za pośrednictwem urzędów pracy, do których zostało zgłoszonych 13,2% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy, blisko co piąty wolny etat stanowiło miejsce nowo utworzone. Komisja Europejska opublikowała nowe prognozy gospodarcze dotyczące Polski na ten, jak i na 2024 rok. Ogólnie nowe przewidywania są ostrożniejsze od poprzednich. Według Komisji wzrost gospodarczy wyniesie 0,5%, a nie jak mówiła poprzednia prognoza 0,7%. Na tym samym poziomie utrzymana została prognoza wzrostu PKB na przyszły rok wynosząca 2,7%. Według Komisji niższa też będzie inflacja w 2023 roku. W tym przypadku prognoza zmniejsza się z 11,7% na 11,4%. W przyszłym roku ceny według Komisji mają rosnąć w tempie 6,1% rocznie. Poprzednia prognoza przewidywała wzrost 6% rok do roku. W prognozie wskazano, że oczekuje się, że ceny energii wzrosną w pierwszym kwartale przyszłego roku w związku z wygaśnięciem rządowych środków energetycznych związanych z cenami energii elektrycznej, gazu, węgla i ciepła. Do wzrostu presji inflacyjnej przyczynią się także nowe środki fiskalne i znacząca podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku. Komisja Europejska podała także, że inflacja gwałtownie spadła z najwyższego poziomu 17,2% w lutym bieżącego roku do 10,3% w lipcu bieżącego roku. Do 2100 osób wzrosła liczba ofiar piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku, a ponad 2,5 tysiąca osób zostało rannych. Jednak nie wykluczone, że tragiczny bilans jeszcze wzrośnie. Ratownicy walczą z czasem, żeby wydostać spod gruzu żywych ludzi. Najbardziej dotknięte zostały wioski w trudno dostępnych górach Atlasu Wysokiego, co znacznie utrudnia służbom ratowniczym przybycie na miejsce. Zniszczonych zostało również wiele budynków na Starym Mieście w Marrakeszu, które znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiele osób, które przeżyły, ma trudności ze znalezieniem żywności, wody oraz schronienia. Piątkowe trzęsienie ziemi było najbardziej śmiercionośne w Maroku od 1000, 1960 roku, kiedy to oszacowano, że zginęło co najmniej 12 tysięcy osób. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że w Rosji i na ukraińskich terenach będących pod okupacją rosyjską najpewniej rozpocznie się wkrótce masowa mobilizacja. Do armii może zostać skierowanych od 400 tysięcy do nawet 700 tysięcy osób. Ukraińscy wojskowi powołują się w tych ocenach na dokumenty, które trafiły do Internetu. Mobilizacja do armii rosyjskiej jest niezbędna w związku z katastrofalnymi stratami Rosjan na froncie. Sztab ocenia, że mobilizacja w Rosji będzie w minimalnym stopniu dotyczyć wielkich miast takich jak Moskwa czy Petersburg. Z kolei w Czeczenii na rosyjskim Kaukazie Północnym do armii zostanie wezwanych blisko 40 tysięcy ludzi. Sztab przypuszcza, że trafią oni do tak zwanych oddziałów zaporowych, pilnujących by w oddziałach regularnych nie doszło do dezercji.